Chcesz być taki łotr i zbój! A ja... Ale żem teraz odwali... Boże, nie, to będzie... Nie, ja boję się to opublikować. Ja już czuję komentarze, które się rozgrzewają, nas wyzywają. Dobra, cię zniszczę, spokojnie. Siemanko, z tej strony Nexon, witam się z wami serdecznie, moi drodzy. A dzisiaj mamy spotkania w Rocket League. Gramy 1 na 1 z Vibe i ja już fatalnie rozpocząłem to spotkanie. Ale spokojnie, zaraz to naprawimy. Chociaż ja bardzo dawno nie grałem w Rocket League. Ale dobra, fantastycznie już tutaj. Teraz jest mniej fantastycznie. To wpadnie? Nie, nie wpadnie, nigdy w życiu tak. To nie wpadnie. Spokojnie, przyjacielu. Także ze mną jest Vibe, tak ogólnie rzecz biorąc. Cześć. I strzelam ci właśnie bramkę. Nie! Nie strzelasz mi, nic, bo nie umiesz strzelać, bo ty nie masz cela, bo ty jesteś z Chelsea. Dobra, spokojnie, jak na wojnie. Oj, 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 to tutaj coś mi chciałeś zrobić, tutaj taki... To był taki trik, to był taki Neymarito w Rocket League, wiesz. Chcesz być taki łotr i zbój, a ja... Ale żem teraz odwali... A ja też, co zrobiłem ja? Boże, nie, to będzie, nie, ja boję się to opublikować, ja już czuję komentarze, które się rozgrzewają, nas wyzywając. Dobra, ale jest? Teraz już, no to jest, w twojej siatce jest, przyjacielu, tak. Dzięki za info. W twojej siatce jest. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, to będzie takie szybkie spotkanie, jeden na jeden. Jest to tylko i wyłącznie jeden mecz. Na kanale Vibe też będziemy grać Rocket League, ale jeszcze rozważymy, chyba nie my... O, to jest dwa. No lol, lol. No to, i spoko. To był najlepszy gol ever. Najlepszy gol, ważne, że gol, nie? Także na kanale Vibe też znajdziecie odcinek z Rocket League, więc bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam do subskrypcji kanału właśnie Konrada. Także na pewno tam znajdziecie materiały stworzone właśnie dla siebie. Także Vibe, czekam teraz na twój ruch jakiś tutaj. Co ty tutaj mi zrobisz, przyjacielu? Okej, na razie się motasz i to bardzo się motasz z tego co widzę. Ale to dobrze, bo ja to sobie teraz... Co sobie tam zrobisz? No spokojnie, co, popatrz na wynik. Nie, nie, nie. Nice, to nie, to nie jest strzał godny mnie. Dobra, wbijemy to już tutaj. Jaki taktyk z siebie jest w ogóle. I poczekamy sobie, o! No jeszcze raz to tyknij, to mi pomożesz. A jednak nie chciałeś mi pomóc, co? Nie, nie, nie. O, ty, obróć się. Boom, lecimy na bramkę Nexowa, lecimy. Tak średnio bym powiedział. Odbij się, odbij się, odbij się. A, dobra, udało się. Ajajajajajajaj, jak to nie... Dobrze, dobra, Nexio? Sorry, ja też teraz trochę troszeczkę zwarzywiłem. Ale dobra, na szczęście. No ja nie miałem już nitra, no nie? Na szczęście już poszłem. Ja się muszę nauczyć nie wykorzystać w ogóle nitra, bo nitro powinieneś wykorzystywać tylko i wyłącznie jak już dolatujesz do akcji, że tak to określa, nie? A ja zapominam o tym często i używam sobie tak normalnie i to jest bardzo duży błąd. O Jezu! Jest! Wysunęła ci trochę piłkę, szczerze ci powiem, ale... Asystę powinieneś dostać. Dobra, teraz w takim razie trzeba rozpocząć to szybko i precyzyjnie. Jakimś fajnym uderzonkiem. Nexion Ezil. Tak jest. Zarobił mi... O nie. Teraz jestem już na przegranej pozycji. Dobra. Jeszcze można też zraczyć, no ale co tam. A co ja ci tutaj zraczyłem? Wszystko jest pod kontrolą. Znaczy ty sobie. Wszystko jest okej. O nie. No. To nie leci dobra. Nie leci do fuck! Coś tam jeszcze mówiłeś o jakimś raczej. Nacisnął. Coś jeszcze mówiłeś o jakimkolwiek raczej. Nacisnąłem nitro, nie? I tylko tobie pomogłem. Dobra. Spokojnie. Ale patrz, mam same first touch, to się liczy oczywiście. Nie? Właśnie tak średnio ci coś liczy, szczerze ci powiem. Ojdź. To było dobre. Nie, to wyczyść. No kurde. Nie. Na szczęście zdążyłem już w piłeczkę, bo teoretycznie mogłem w ciebie, chociaż ja nie do końca umiem przewidzieć ruchy przeciwnika, jak tam mam w niego pieprznąć zamiast piłki, więc to nie jest aż takie łatwe. Jacobowi to bardzo dobrze idzie. No. No jak tutaj wskoczył dziku z... O nie. O, a nie, to jest centerball, cholera jasna. Nie wiedziałem, że myślałem, że to poleci w bramkę, że się odbija. Tak, ale to było wybicie teraz gościu. Tak, to mogłem tam sobie, ładnie sobie doszatkowałem, ale nie wykorzystałem niestety potencjału tej całej akcji. A potencjał tej akcji drzemiał spory. Wow, co tu się wyprawia? Vibe, co ty żeś? Jest! Co ty żeś właśnie jest, nie ma! Vibe, jaki cudem? Vibe, to ja nazwę ten odcinek poradnik, jak nie grać w Rocket League według Vibe. No chyba.
Chyba taki powinien się nazywać w ogóle, nie? O matko włoska, dobra, czekaj, ja sobie tu zaczekam, aż coś się jakoś odbije. Okay. No, idealnie się odbiło. Okej, spokojnie. BOOM! To nie leci w bramkę. Spokojnie, ja sobie to dośrodkuję. A nie, dobra, jednak miotam się gdzieś po co... No dobrze. Bardzo dobrze. Może być i tak. O, to leci w bramkę, przyjacielu. Tak cię tylko informuję. Tak jest. I to jest 4. To jest 4, to jest long shot. Bardzo ładnie, 4-1. Hashtag easy. Spokojnie, to rozgrzewka taka zawsze. A, no tak, to tak winny się tłumaczy. To jest najgłupsze przysłowie ever, winny się tłumaczy. Ale nie, no, oskarżając cię o morderstwo, jesteś niewinny? Tu nie, no powiesz, tak, panie sędzio, dokładnie, to byłem ja się nie tłumaczę. No tak. Torres! Jaki Torres? To się odbiło od słupeczka. Była taka no ładna. Właśnie, Torres! Torres nawet słupek nie trafił, on wywalił to tam ten. Zresztą, ty sobie tutaj ten, Torres to jest twoja etykietka, przyjacielu. O, i patrz, piłka wpada na 5. To jest 5. Fajnie, nie? Ustawiło mnie idealnie tak, żebym musiał zakręcać, ale nie mógł się wyrobić. Wiwe, co ty żeś zrobił, przyjacielu? Ja, no patrz. Aż muszę na to popatrzeć. Tu zostaje zniszczony, ta piłka się toczyła do typu. Patrz, no właśnie. Nie to wiem. Był trochę bad spawn, że tak powiem. No nie wiem. W każdym razie... O, no dobra, spoko. Ja leżę sobie ten, a ten mnie napastuje. Aj, ale się dobrze. Z tym minąłem. Cholera jasna, minąłem się z tym strasznie. Lol, a ja mam rozłączony niby z serwerem i pokazuję, jak piłkę włożyłem do bramki, ale nie ma bramki. A, no to nie no. Licznik mi się zatrzymał na 50 sekundzie, okej. Okay. To jest 15 sekund do końca. Tak cię informuję. Dobrze. O nie, to leci to w moją bramkę? To było najdziwniejsze wybicie ever chyba. Leci w moją bramkę czy nie? Czekaj. Co ty tutaj zrobisz? Brawo. Nic nie zrobisz. A to leci, nie leci do bramki. 4 sekundy. Nie leci do bramki. Szkoda, bo mogłem się tutaj pokusić. Dobra, już spada na clear ball. Tak jest, no i moi drodzy. Szybka, prosta, na farcie, dałem mu po prostu fory. Stary. Tak byś mógł mówić, jakby było jakieś 2-1, a to zostaje zdetronizowany. 6 do 2, 10 do środkowań, 8 strzałów na bramkę, także... No, a 5 do 2, nie umiesz liczyć? No wybacz, no Vibe stary, to dałeś 3 strzały, a 8, więc no, szanujmy się. W każdym razie, moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, na kanale Vibe też nagramy sobie meczyk z Rocket League. Niekoniecznie 1-1, to zależy od Konrada, jego inwencja twórcza, także serdecznie was zapraszam właśnie na jego kanał. Link oczywiście znajdziecie w opisie, więc subskrybujcie. Si. Ja się z wami żegnam, ze mną był oczywiście Vibe. To dokładnie byłem ja. I na razie i pa pa. Cześć.